Rozpoczynamy cykl programów, w których będziemy prezentować i mówić o ugrupowaniach politycznych i organizacjach pozarządowych, które funkcjonują w życiu społeczno-politycznym na terenie miasta Końskie i powiatu koneckiego. Jako pierwsza rozmowa z szefem powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, wicestarostą koneckim, panem Andrzejem Markiem Lenartem. Dobry wieczór, panie przewodniczący. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panie przewodniczący, na początek chciałbym zadać pytanie dotyczące może nie tyle dokładnie funkcjonowania i problemów partii na naszym terenie, co w ogóle w kraju, ponieważ no, dzieją się rzeczy dziwne i ciekawe w Prawie i Sprawiedliwości ostatnio. Jak dobrze naliczyłem, to już chyba czwarta grupa odeszła z partii, która tworzy jakąś samodzielną organizację partyjną. Tak, no jest to tajemnicą powszechnie znaną, czy właściwie opinia publiczna, wszyscy, którzy śledzą media, zarówno te papierowe, jak też elektroniczne, wiedzą o tym. No, ja bym powiedział tak, te ruchy odśrodkowe na zasadzie ambicji niektórych polityków szczebla centralnego, one gdzieś tam, tak jak i tarcia w każdej partii, one występują i będą występowały. Natomiast no, tak się nieszczęśliwie złożyło, że to się przełożyło na świętokrzyską organizację. I tutaj no, niestety my wszyscy jako lojalni członkowie partii przyjęliśmy desygnowanie pani poseł Beaty Kempy na ten teren. Braliśmy czynny udział w jej działaniach, pracach, łącznie z kampanią wyborczą. Natomiast no, po wyborach okazało się, że na z góry uplanowane pozycje pani Beata Kempa przeszła do Solidarnej Polski. No i tym samym jak gdyby postawiła świętokrzyską organizację i nas wszystkich w niezręcznej sytuacji. No zwłaszcza, że była jedynką na tej liście. No i nie ma co czarować. Ja jako osoba z dalekiego miejsca, z 27, która kandydowała do parlamentu dla potrzeb partii, no mogę powiedzieć, czuję się oszukany, bo jedynka zbiera wszystko. Ten wynik jak na krótki pobyt na terenie regionu nie był taki jak świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, ale on systematycznie pracował na swój wynik. Natomiast no, stało się jak się stało. I tutaj powiedzmy sobie, wszyscy działacze, chyba najbardziej poczuliśmy się oszukani my, którzyśmy startowali, bo przecież były zapewnienia o jednej drużynie i tak dalej. No, można powiedzieć, że taki rodzaj kaca moralnego mamy, ale mówię, w tej wielkiej polityce to już akurat my nie mieliśmy nic do powiedzenia. Była to decyzja, o której powiem szczerze, dowiedziałem się na spotkaniu powyborczym w restauracji Leśne Echa. Byliśmy zaproszeni wszyscy startujący z listy. Wyglądało to bardzo ładnie. Były podziękowania, były listy gratulacyjne. A pod koniec dowiedzieliśmy się, co dowiedzieliśmy się. Ale to nie jest odosobniony przypadek w naszym województwie, panie przewodniczący, dlatego że no, podobny ruch został wykonany przez jedynego posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pana Kopycińskiego. Ale zostawmy już może ten wątek. Partia Prawo i Sprawiedliwość jest jakby w przededniu zmian. Wybory się zbliżają. Czy to będą rzeczywiście wewnętrzne wybory demokratyczne, czy to będą z nadania, z nakazu znów przydzielane funkcje? To znaczy ja mogę się podzielić taką wiedzą, jaką posiadam na dzień dzisiejszy w oparciu o wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Kielcach. No mamy dzisiaj 31, zaraz na początku, podczas wizyty była ta sprawa omawiana. Tu wiele nieścisłości się i w lokalnych szeregach wdarło, mianowicie niektórzy odczytali to jako sygnał do wszystkich wyborów w strukturach.
Natomiast gwoli przypomnienia muszę powiedzieć, że w 2010 roku, na początku 2010 roku, prezes Jarosław Kaczyński wydał szefom okręgów polecenie przeprowadzenia wyborów w strukturach powiatowych. Tak się złożyło, że na terenie województwa, chyba z wyjątkiem chyba jednej małej organizacji, wszystkie wybory się odbyły. Natomiast w skali kraju około 1/3 struktur powiatowych nie była objęta wyborami. 9 marca był kongres partii, który zmienił statut partii. W tym nowym statucie, który już jest dyskutowany na Radzie Politycznej, wprowadzono zmiany, że kadencja szefów powiatowych, okręgowych ma trwać 2 lata, ale przyjęto zasadę, że nowe wybory odbywają się według nowej procedury tam, gdzie nie odbyły się. I to powtarzam, bo wiele takich różnych nieścisłości. U nas odbyły się 10 lutego. One są prawne. Kadencja zarządu powiatowego powiatu koneckiego łącznie z moją osobą kończy się w lutym 2014 roku. Natomiast, ponieważ w Świętokrzyskim, jak pan redaktor wie, jak państwo wiecie, po śmierci Przemysława Gosiewskiego nastąpił pad, kto ma objąć władzę, był prezes Barański, ale były jak gdyby rozbieżności. No, po desygnowaniu przez panią poseł Kempę miała być rozwiązany problem po wyborach. Przeciągnęło się to i akurat wedle nowej ordynacji w 2012 roku upłynęło dwa lata, dokładnie w marcu upłynie 2 lata w okręgach. I pan prezes Jarosław Kaczyński zarządził wybory szefów okręgów w całej Polsce. We wszystkich okręgach będą się odbywały wybory. Co do zasad demokracji, znam datę zjazdu okręgowego, 17 marca. Natomiast prezes wypowiadał się na temat spekulacji, kogo jak gdyby będzie polecał. Na pewno w grę wchodzi dotychczasowy pełniący obowiązki szefa struktur pan poseł Lipiec. Czy będzie druga kandydatura? Nie umiem na to odpowiedzieć. Był czas do zeszłego tygodnia, dokładnie 2 tygodnie, przepraszam, już ten czas biegnie szybko. No ponad tydzień, blisko 10 dni był termin, gdzie kandydaci, którzy aspirują do funkcji objęcia szefa okręgu, mieli przedstawić program i mieli zebrać podpisy radnych, sejmików, gminnych, powiatowych, osób funkcyjnych, którzy aprobują danego kandydata. I wiem, że ten proces się zakończył, papiery zostały zawiezione do Warszawy. Wiem jedno, że prezes zapowiedział, że nie ma zwyczaju jeździć na zjazdy okręgowe, bo stworzyłby precedens, że w jednym jest, w drugim nie jest i że byłaby to forma może nacisku. Ja powiem tak. My oczywiście, myślę tutaj o funkcyjnych i działaczach, myśmy poparli pana posła Krzysztofa Lipca w tym trudnym okresie. Natomiast co do zasad jak gdyby głosowania, no to jest tajne głosowanie. Proszę państwa, już w wielu innych życiowych przypadkach ludzie głosowali inaczej. Zakładam, że ci, którzy udzielili poparcia, bo niektórzy zbierali inne podpisy, po prostu zagłosują na swojego kandydata. I tyle, taki jest mój stan wiedzy na dzień dzisiejszy. A
Pytanie było też w Kielcach, więc tak, bo pozwolę sobie posiłkować, bo to było moje ostatnie spotkanie z szefem krajowym partii. Padło to pytanie, co będzie, jeżeli kandydat, który uzyska nominację prezesa, nie zostanie wybrany na zjeździe. No to prezes powiedział, że w tym momencie musi być desygnowany inny kandydat, więc każda partia ma swoje wewnętrzne jak gdyby uregulowania. No ja powiem tak, w partii jestem już ponad 10 lat. Być może niektórym osobom się to podoba, nie podoba, ale ja chciałem Państwu przypomnieć tylko, że tak jak w każdej organizacji, do której wstępujemy, podpisujemy pewne zobowiązania odnośnie statutowe. I tutaj no, nie chcę rozstrzygać, jak to będzie, ale termin jest znany i lada dzień będzie jak gdyby z tych bodajże dwóch kandydatów, bo mówiło się, spekulowało się o kilku kandydatach, prezes wybierze do zaproponowania, ale powtarzam, powiedział to publicznie w Kielcach. Jeżeli ten kandydat nie uzyska większości, no to nie jest tak, że pan prezes Kaczyński powiedział, że nie będzie się boksował z całą organizacją wojewódzką. To jest jakieś przemyślenia. Na pewno sytuacja, powiem szczerze, jest trudna i mogę wczuć się w rolę, ponieważ już raz desygnował osobę, wprawdzie na krótki czas, i która miała przygotować te wybory, i ta osoba, no mówiąc takim językiem młodzieżowym, zrobiła woltę. Tak, panie przewodniczący, powiedzieliśmy już o sytuacji w partii w centrali, w województwie. Pora na to, żeby troszeczkę opowiedzieć na temat tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości na terenie powiatu koneckiego. Otóż no nie trudno tutaj nie połączyć sytuacji, jaka się wydarzyła kilka dni temu na sesji Rady Powiatu, gdzie 6 radnych podpisało wniosek o odwołanie koneckiego starosty. Prawo i Sprawiedliwość jest w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym i z Sojuszem Lewicy Demokratycznej w powiecie. Pan starosta Soboń oficjalnie powiedział w swoim wystąpieniu na sesji, że w takim przypadku, gdzie rzeczywiście, zaraz do tego wrócimy, jeden z radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej podpisał ten wniosek i jeden z Prawa i Sprawiedliwości, że w związku z tym on uważa, że koalicja ta przestała funkcjonować. Z Prawa i Sprawiedliwości wniosek ten podpisał pan Marian Gąszcz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu i wiceprzewodniczący Rady Powiatu i członek Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym wiem, bo pan mi wcześniej mówił, że wczoraj odbyło się spotkanie czy zebranie tutaj zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości i proszę powiedzieć, co się na tym zarządzie wydarzyło, jeśli pan może nam takie informacje przekazać. To znaczy tak, tytułem wyjaśnienia i potwierdzenia, ze względu na to, że pan redaktor i państwo z kamerą byliście na sesji, a było spotkanie noworoczne, ja miałem też wyjść na mównicę i potwierdzić, że koalicja nie istnieje. To dodajemy, byliśmy, nie istnieje ta koalicja. To stało się faktem i nic tego nie zmieni. Jest dla nas to oczywiście przykre, ponieważ wystąpienie kolegi Mariana Gąszcza nie było konsultowane z władzami klubu ani z władzami zarządu powiatowego. Oczywiście jak w każdej organizacji są aspiracje, ambicje, tarcia personalne, ale my w partii nie kierujemy się zasadą pogłosek, plotek. Zwłaszcza, że jak Państwo wiecie, prasa spekulowała, Gazeta Wyborcza. Myśmy pytali o to naszych radnych, była cisza w eterze. W piątek ukazało się wydanie Koneckie Echa Dnia, gdzie kolega Marian Gąszcz się wypowiedział, że nic nie podpisywał. Nie mogliśmy wykonywać nerwowych jakichś zachowań, mieć wątpliwości. Natomiast stało się, jak się stało, mleko się rozlało. I oczywiście składając swój podpis, no,
doprowadził do zerwania koalicji. Natomiast powiem tak, myśmy zachowali się wstrzemięźliwie. Ja konsultowałem się z szefem okręgu, ale uznaliśmy, że w tej sytuacji powinien się zebrać zarząd powiatowy partii i na tym zarządzie powinniśmy poznać argumenty i wypracować jakieś stanowisko. Zarząd się zebrał. Chcieliśmy usłyszeć racjonalne argumenty. Te argumenty były absurdalne. Powtórzono nam wypowiedź, że 95% środków powiatu idzie na starostwo. To każdy, kto potrafi liczyć przy budżecie blisko 76 z kawałkiem, przepraszam, ale nie pamiętam z pamięci, przy deficycie 2,5 miliona, to by znaczyło, że absurdalnie wysokie zarobki mają pracownicy starostwa. Więc pytaliśmy nawet wczoraj, czy to jest przejęzyczenie. Kolega stwierdził, że to ja nie mam wiedzy na ten temat. Zarząd zaproponował podjęcie uchwały z konkretnymi zarzutami o wykluczenie, ale postawił też warunek, że uchwała traci swoją moc i nie będzie miała biegu konsekwencji jak gdyby partyjnych, jeżeli kolega wycofa swój podpis pod wnioskiem o odwołanie starosty Koneckiego, bo pan słusznie zauważył, bo to nie jest wniosek o odwołanie starosty, każdy kto wie, jest to automatycznie odwołanie zarządu, w którym Prawo i Sprawiedliwość miało dwóch przedstawicieli, mnie i panią Danutę Leśniewicz jako członka zarządu powiatu. Były pierwotne ustalenia, że w poniedziałek to ma się stać. Pojawił się kolega Gąszcz. Było burzliwie, nie ukrywam. Kolega radny Jarosław Lasota, mój zastępca w zarządzie powiatowym, zaproponował, żeby była przejrzystość i jasność, że każdy ma prawo wycofać się z jakiegoś błędu. I mieliśmy dostać odpowiedź dzisiaj o 9 rano, zanim jakiekolwiek ruchy będą wykonane. Dostaliśmy odmowną odpowiedź. Przy jednej osobie, która wczoraj opuściła posiedzenie zarządu, no nie będę wymieniał nazwisk, po prostu być może jest delikatna, powiem z góry. Druga osoba zaproponowała rozwiązanie terminu do dzisiejszego dnia, ale dzisiaj stwierdziła, że się wstrzyma, no bo to tak jakoś dziwnie i tak dalej. Natomiast bezwzględną większością członków zarządu powiatu ta uchwała została podjęta, przy czym zgodnie ze statutem kolega Marian Gąszcz może się od tej decyzji odwołać. Ona nie jest automatyczna, to nie jest tak, jak się pogłoski rozpowszechnia, że u nas to się człowieka usuwa z szeregów jednym pociągnięciem. Zostały te papiery zawiezione dzisiaj po południu. Jeden z kolegów zawiózł to do Kielc. Zapoznał się z nimi pełnomocnik świętokrzyskiej organizacji. Wiem, że odbędzie jeszcze rozmowę warunkującą. Nie umiem odpowiedzieć, bo nie mam informacji w tej chwili. W grę wchodzi przyjazd pełnomocnika albo poproszenie kolegi Mariana Gąszcza o spotkanie w Kielcach. I generalnie od tej rozmowy i od tego warunku związanego z wycofaniem albo sprawa nabiera ostatecznego kształtu, albo nie. Ponieważ jest to ruch statutowy, są władze nadrzędne. Ja tylko potwierdzam, że myśmy taki wniosek skierowali, natomiast no, to już nie wybiegam w przyszłość, bo nie wiem, czy to spotkanie będzie jutro, pojutrze. Natomiast informacja była tylko udzielona, że taki wniosek jest przesyłany o tych obwarowaniach i stanowisko generalnie posłów i
pana posła Krzysztofa Lipca jako szefa struktur jest takie, że Prawo i Sprawiedliwość nie może tolerować działań nieuzgodnionych na własną rękę. Nie ukrywajmy, przy utrzymaniu tego wniosku, przy możliwie przegłosowaniu go, bo przecież nie możemy tego wykluczyć, Prawo i Sprawiedliwość traci wpływy w realnej władzy samorządowej. Przepraszam, jeszcze panie przewodniczący na zakończenie krótkie pytanie, prosiłbym o krótką odpowiedź. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy pan jako szef tej organizacji powiatowej dopuszcza inny układ koalicyjny w powiecie? To znaczy na przykład bez Polskiego Stronnictwa Ludowego? Nie. Chciałem powiedzieć, że ta lojalność wynika z dobrej współpracy, z pewnych trudnych inwestycji, które mimo wszystko żeśmy przeprowadzali. Nie zakładamy takiej rzeczy, aczkolwiek mamy świadomość, że w obecnej sytuacji przy nierozstrzygnięciu i tym wniosku naszego kolegi realnie nie my decydujemy, kogo zapraszamy, ale ja usłyszałem od szefa powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana starosty Bogdana Sobonia, zaproszenie do działań, które PSL w uzgodnieniu z nami podejmie, żeby po prostu po pierwsze odrzucić ten wniosek, który z punktu widzenia medialnego jest bardzo huczny i smakowity, natomiast nie ma pokrycia w rzeczywistości, bo wystarczy wejść w budżet, żeby zobaczyć, że ten budżet jest realny. Chciałoby się więcej, natomiast nożyce pana ministra Rostowskiego, narzucenie planów w WPF-ie, naruszenie jakiegokolwiek wskaźnika spowodowałoby, że w 2013 i w roku 2014 powiat konecki w ogóle nie mógłby inwestować i sięgnąć po jakiekolwiek środki. Dlatego nie zgadzamy się łącznie z jakimiś wydumanymi historiami. Powiedziałbym tak. Byłem kolejnym starostą. Na pewno przyjąłem do pracy w starostwie parę osób, ale każdy, kto śledził scenę jak gdyby samorządową, wie dobrze też, że nie zwolniłem z pracy żadnego naczelnika. Zmiany kadrowe następowały płynnie po przejściu na emeryturę, po ewentualnie rezygnacji przy wakacie. Nie zauważyłem tego, jakiś zarzut o wszechnicy, to jedno z drugim nie ma wspólnego, bo w tamtej kadencji jeździłem do pani wojewody, byłem świadkiem tej rozmowy. To chcę publicznie powiedzieć, że to, co pani przewodnicząca Oberowa mówi, jest nieprawdą. Poszła z powodu MSW. MSW nie dopatrzyło się, bo dotyczyło to też koleżanki Danuty Leśniewicz, natomiast wicestarosta ówczesny Soboń dla dobra sprawy zrezygnował z funkcji prezesa Wszechnicy i tyle. Z naszej strony no mogę powiedzieć tak. Pan dobrze wie i mówiło się głośno na mieście, że szykuje się jakaś wolta. Natomiast czekaliśmy cierpliwie. Były spotkania koalicyjne. Raz żeśmy wyjaśniali te sprawy. Także uważaliśmy, że sprawy idą w takim kierunku, na ile one są możliwe. Natomiast podkreślę, tu boli nas szczególnie, że kolega już zrobił tą woltę przy budżecie. Ja chcę tylko powiedzieć, że do sprawdzenia w biurze rady jest regulamin klubu radnych PiS. I jak w każdej koalicji, jest logiczne, że koalicja, żeby uchwalić budżet i inne sprawy, musi mieć dyscyplinę. W klubie było wyraźnie zapisane, w sprawach personalnych, w sprawach uchwalenia budżetu radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości obowiązuje żelazna dyscyplina.
Nie było próby rozmów z przewodniczącą klubu, nie było jakichś sygnałów ostrzegawczych. Było dezawuowanie, nawet bym powiedział, że no, mamy wątpliwości co do stało się, jak się stało. Powtórzę, koalicja nie istnieje i my mamy tego świadomość. Przyczynił się oprócz opozycji nasz członek do tego. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe ma największą realną teraz ilość. Zaproszenie przyjęliśmy. Z jakim skutkiem zobaczymy? No właśnie, co z tego wyniknie, będziemy już, proszę Państwa, wiedzieć niebawem, bo zgodnie z zapisami ustawowymi w przeciągu miesiąca po zaopiniowaniu tego wniosku przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosek zostanie poddany głosowaniu na najbliższej sesji. Jeżeli można, to ja uzupełnię, panie redaktorze, po zaopiniowaniu, zgodnie z prawem, po zaopiniowaniu Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO musi zająć stanowisko też w tej sprawie. Tak, dziękuję panu, panie przewodniczący, za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.